U mnie, jak nie urok, to sraczka. Pamiętam przed zawodami w ostatnimi moimi, gdzie startowałem, miałem problem z bicepsem. Nie dałem go rady trenować. Na miesiąc w zasadzie przed startem dopiero udało mi się ogarnąć tą rękę. No a teraz problem z barkiem. No, dzisiaj w nocy na tyle był to uciążliwy problem, że praktycznie nie spałem. Ręką w ogóle nie dałem rady ruszać. Trzymałem ją na templaku, na klatce. Każdy ruch to był po prostu ból i naprawdę, naprawdę ból, bo ja mam dość taki solidny próg bólu, więc mnie tam nie ruszały jakieś tam delikatne kontuzje. No ale tutaj wyszło. No, chodzę do fizjo co tydzień, coś tam cały czas z tym barkiem robimy, no ale niestety w ostatni czwartek po treningu, gdzie no, włączyła się kurwa moc piekielna Himen i troszeczkę za dużo wrzuciliśmy na wyciskanie, bo tam 140 kilo leciało, to już wtedy poczułem, że chyba troszeczkę się przesadziło. No i tak od czwartku się przebujałem, wiedziałem, że mam później 2 dni nietreningowe, czyli sobota, niedziela. Pomimo tego, że nie trenowałem, to czułem tam jeszcze ten bark, no ale pomyślałem sobie, klateczkę muszę zrobić w poniedziałek, no jak żeby to inaczej. No i wczoraj przy wyciskaniu już wiedziałem, że jest lipa. No i na koniec treningu do tego już doszło, że nawet nie dałem rady zrobić ściągania zwykłego drążka na triceps, bo tak mnie ten bark rwał. Dostałem leki przeciwzapalne, umawiam się pod koniec tygodnia na USG, żeby zobaczyć. No niestety, trochę mi ten lek dzisiaj pomógł, ale niestety idę dalej na trening. No, nie wyobrażam sobie teraz tego, że usiądę w domu i dzisiaj zrobię plecy, bo inaczej się zdołuję tak, że kurwa, no nic ze mnie nie będzie. No i tak jestem już wkurwiony, zrezygnowany, bo wiecznie coś jest nie tak, wiecznie nie idzie po mojej myśli. No ale to nie ma co się użalać. No taki sport to zdrowie, oczywiście chyba tylko wtedy, kiedy mama się nie dowie, ale no idę dzisiaj na trening. Jutro jeszcze wypadła mi trasa, dość daleka, kurczę, niespodziewana, więc akurat zrobię sobie dzień treningowy, może jakoś tam ten bark troszeczkę odsapnie przy tych lekach przeciwzapalnych, dość silnych. W czwartek wypadają mi barki, no ale chyba w tym tygodniu po prostu je odpuszczę. No i nic, no na razie robię formę jak po grudzie, no. Zaczynało się to już jakoś no, fajnie wyłaniać wszystko, no ale wiecie, jak bez treningu siłowego już to będzie się dało teraz na banie, więc tylko pozostaje, no niestety, trzymać samemu za siebie kciuki, no i no nie wiem, no kurczę, trudny okres teraz mnie czeka chyba.